Nazywają go bombą atomową ubogich. Może wybuchnąć wszędzie i w każdej chwili, bez ostrzeżenia. Ze wszystkich broni masowego rażenia, bioterroryzm jest potencjalnie najgroźniejszy. Działa cicho, nie ma zapachu ani smaku. Jest strachem przed nieznanym. Mówi się, że nie chodzi o to, czy atak nastąpi, ale kiedy. Skuteczny atak praktycznie sparaliżowałby miasto. Przestałyby działać szkoły, handel, członkowie rodzin stanowiliby dla siebie zagrożenie. Zaatakowana zostałaby najczulsza tkanka społeczna. Bioterroryzm. Bioterror stanowi poważne zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa XXI wieku. Centra kontroli chorób dysponują listą najbardziej śmiercionośnych mikrobów, których terroryści mogliby użyć. To tak zwana Wielka Szóstka. Wąglik. Dżuma. Tularemia. Gorączki krwotoczne, bakterie jadu kiełbasianego i ospa. Owi cisi zabójcy są pod stałym nadzorem Centrum Kontroli Chorób. Co jednak stałoby się, gdyby ich zarazki wpadły w niewłaściwe ręce? W październiku 2001 roku, zaledwie 3 tygodnie po 11 września, w izbie przyjęć szpitala na Florydzie zjawia się człowiek słaniając się na nogach. Robert Stevens, fotoedytor z Lantany, cierpi, jak się wydaje, na bardzo ciężki przypadek grypy. Lekarze diagnozują zapalenie opon mózgowych i przepisują antybiotyki. Ale kilka godzin później Robert Stevens traci przytomność. Lekarze podłączają go do respiratora i wołają ordynatora szpitala. To, co Larry Bush widzi w próbce płynu rdzeniowego Roberta Stevensa, wprawia go w zdumienie. Taki typ bakterii rzadko spotyka się w płynie rdzeniowym. Wszystkie wyglądały jak wagoniki. Długi wagon, potem mała przerwa i następny wagon za nim. Jakby patrzeć na pociąg z samolotu. Lekarze zauważają także groźny cień na prześwietleniu klatki piersiowej. Wszystkie te elementy mogły wskazywać na kilka różnych infekcji, jakie być może się w nim rozwinęły. Istnieje kilka rodzajów bakterii powodujących ciężkie, zagrażające życiu choroby u ludzi, którzy albo przeżyli jakiś uraz głowy, albo mają bardzo osłabioną odporność. Jednak po rozmowie z jego żoną stwierdziłem, że on nie pasował do tego obrazu. Larry Bush zaczyna podejrzewać przyczyny objawów. Wysyła próbki płynu rdzeniowego do analiz w laboratorium. Czterdzieści 8 godzin później są już wyniki. Robert Stevens choruje na wąglik. To był wtedy pojedynczy przypadek. Taką miałem nadzieję. Bakterie wąglika, jedne z najgroźniejszych, jakich mogą użyć terroryści, pozostają uśpione w przetrwalniku o wzmocnionych ściankach. Bakterie poza organizmem nosiciela zwykle szybko giną, jednak przetrwalnik wąglika może żyć 10 lat. Jest odporny na wysoką i niską temperaturę, światło słoneczne, suszę, tworzy mikroskopijną kapsułę czasu. Lecz wewnątrz mała komórka bakterii tylko czeka, żeby ruszyć do akcji. Gdy Robert Stevens przyjeżdża do szpitala, walczy już o życie. Przetrwalniki wąglika dostały się do jego płuc i leżą utajone przed ostatecznym atakiem.
Uczepione wilgotnej wyściółki dróg oddechowych przetrwalniki czekają, aż pochłoną je komórki układu odpornościowego. Gdy bakterie wąglika już przedostaną się do wnętrza organizmu, wydostają się z przetrwalników i zaczynają się rozmnażać. Pokonują komórkę gospodarza i wydostają się na zewnątrz, gotowe, by przeniknąć do każdego organu w ciele Stevensa. W ciągu kilku dni tryliony bakterii zalewają organizm toksycznymi białkami, zabijając tkankę, aż w końcu pożerają całe ciało. O 16 we wtorek 5 października Robert Stevens przestaje oddychać. Osierocił żonę i czworo dzieci. Nikt nie wie, jak zaraził się śmiertelną chorobą. Przypadki wąglika płucnego są bardzo rzadkie. W Stanach Zjednoczonych opisano ich w XX wieku tylko 18. W przypadku tej choroby nie było od 25 lat. Na Florydzie wąglika nie było nigdy. Dlaczego zatem ten zwykły człowiek, który akurat był na urlopie, miałby zachorować na wąglik, płucny lub mózgowy? Specjaliści z Centrum Kontroli Chorób przetrząsają cały dom Roberta Stevensa. Chcą prześledzić każdy jego krok przez ostatnie 60 dni. Muszą znaleźć źródło wąglika. Obawiają się, że Stevens był tylko czubkiem góry lodowej. To był 60-dniowy okres inkubacji. Potencjalnie sporo okazji do kontaktu z zarazkami i do zakażenia. Wiemy też, że wtedy, teraz jest inaczej, była to choroba w 100% śmiertelna. Gdy już rozwinęły się objawy, człowiek umierał. Kiedy Centrum Kontroli Chorób zaczyna badać biura gazety, w której pracował Robert Stevens, specjaliści dokonują przełomu. W jego miejscu pracy dowiedzieliśmy się o kilku kopertach, które tam otrzymano. Przynajmniej jedna z nich zawierała biały proszek. Jego koledzy mówią, że trochę tego proszku rozsypało się na klawiaturę komputera Stevensa. FBI zamyka budynek. Oddział specjalistów ma teraz zadanie nie do pozazdroszczenia. Muszą przeszukać wielkie biuro, by znaleźć przetrwalniki wąglika. Trzeba było działać błyskawicznie. Gdy weszliśmy do działu korespondencji, zapytałem, ile zostało nam jeszcze zestawów do zbierania bakterii. Zostały nam najwyżej dwa. Powiedziałem, jesteśmy w dziale korespondencji. Zróbmy z nich dobry użytek. Ostatnia próbka jest pozytywna. Wąglik został przysłany pocztą. Roberta Stevensa zamordowano. Jest pierwszą ofiarą wąglika, koszmaru, który niedługo ma zawładnąć Ameryką. Dwie trzecie jej ciała znajdowało się w wodzie. Nie mieliśmy pojęcia, co się stało z jej członkami, tułowiem. Gdzie były jej ramiona? Nic. Ci, co ją ratowali, nie mieli pojęcia, że poniżej jest paszcza aligatora. Polowanie na myśliwego. Tylko na kanale National Geographic. Listy wypełnione proszkiem z wąglikiem zaczynają nadchodzić do redakcji mediów i budynków rządowych. Nauka była bezradna. Kto by pomyślał, że zwykła koperta może stać się bronią?
Trzeba było przestawić się z myślenia, jakiego uczyły książki opisujące 100 lat doświadczeń z mikroorganizmami i zacząć myśleć jak terroryści. Powstało pytanie, kto wysyła listy z wąglikiem? Ten ktoś musiał znać się na rzeczy. Niestety całkiem sporo ludzi dysponuje taką wiedzą. Przecież zaprzestano prowadzenia kilku programów badań nad bronią biologiczną, a to oznacza pewną liczbę osób potencjalnie głodnych, bezrobotnych i sfrustrowanych. 15 października FBI wybiera jeden list z wąglikiem do analizy. Wysyłają go do Wojskowego Instytutu Chorób Zakaźnych Fort Detrick. Mają nadzieję, że mikroskopijne ślady w proszku z wąglikiem zaprowadzą ich do zabójcy. Naukowcy z instytutu natychmiast zabierają się do pracy. Dobrze wiedzą, o jaką stawkę grają. Wąglik to genialna broń biologiczna. Jeśli ktoś chce zniszczeń, nie znajdzie nic lepszego. Gdy wojskowi eksperci badają proszek z koperty, przeżywają szok. Proszek uniósł się z nad papieru jak dym. Był tak drobno zmielony, że zachowywał się niemal jak gaz. Ktoś włożył wiele wysiłku w udoskonalenie wąglika. To był wąglik udoskonalony w stopniu bojowym. Byliśmy pod wrażeniem jego czystości. To były same przetrwalniki. Żadnego materiału roślinnego ani odpadków. Niczego, co sugerowałoby materiał nieoczyszczony. Jedynie wysoce stężone, czyste przetrwalniki wąglika. Ktoś, kto wyprodukował ten materiał, był profesjonalistą. Większość ludzi spodziewa się, że ataku dokonał ktoś spoza Stanów Zjednoczonych, lecz FBI ujawnia niepokojący fakt. Genetyczne znaki rozpoznawcze wąglika z koperty są identyczne ze szczepem Ames, wyjątkowo agresywnym, stosowanym przez amerykańską armię do produkcji szczepionek. Czy autorem listów z wąglikiem był ktoś z wewnątrz? Cały kraj żył w napięciu. Nie znaliśmy sprawcy, nie mieliśmy nikogo na celowniku. Choć Osama Bin Laden był potworem, w jego przypadku mieliśmy sprawcę, kogoś, na kogo można skierować działania. Tu nikogo takiego nie było. Mimo wielu lat intensywnego dochodzenia, zabójca, który popełnił te zbrodnie, jest nadal na wolności. Wysłano zaledwie kilka gramów proszku z wąglikiem, lecz rezultaty były obezwładniające. Zmarło 5 osób, a setki narażono na kontakt z bakteriami. Biura, instytucje pocztowe, rządowe budynki zamknięto na wiele miesięcy. Koszty dochodzenia i oczyszczenia tych martwych stref sięgnęły miliardów dolarów. Lecz poniesiono też koszt, którego nie da się wyliczyć. Ludzie, którzy narażeni byli na kontakt z wąglikiem, będą nosili w sobie to przerażenie do końca życia. Biznesmeni z zarządu płakali jak małe dzieci. Naprawdę myśleli, że umrą. Ataki wąglikiem brutalnie wstrząsnęły Ameryką. Bioterror nie był już wymysłem fantastyki naukowej. Ameryka nagle zdała sobie sprawę, jak łatwo ją zaatakować. Aby przeżyć przyszłe ataki biologiczne, musiała radykalnie wzmocnić systemy obrony. Gdy ataki wąglikiem były nadal żywe w pamięci obywateli, rząd Stanów Zjednoczonych zaciągnął naukowców w szeregi sił obronnych. BioStraż to program polegający na rozmieszczaniu czujników w metropoliach, by przyspieszyć wykrycie ataku biologicznego lub wybuchu epidemii, aby walczący po słusznej stronie zyskali na czasie. Czujniki takie zbierają próbki powietrza na delikatnych filtrach, które codziennie sprawdza się w laboratorium.
System jest niezwykle czuły i potrafi wykryć nawet najdrobniejszą liczbę unoszących się w powietrzu patogenów. 4 października 2003 roku, gdy zaledwie kilka miesięcy zostało do wielkiego finału rozgrywek futbolowych, alarm biostraży rozległ się w Houston. W poniedziałek rano dostałam telefon. Mówili, że badania niektórych czujników wypadły pozytywnie. Natychmiast stanęłam na równe nogi i zaczęłam zadawać pytania. This is a tularemia bacterium. It might not look like much, but just 10 of these. Atak zarazków tularemii rozpylonych w powietrzu mógłby rozpętać piekło w mieście takim jak Houston. Ta poważna choroba powoduje ciężkie zapalenie płuc. Ponad 30% narażonych osób może umrzeć. Julie i jej zespół rozpoczęli dochodzenie w tajemnicy, by uniknąć powszechnej paniki. Chcieliśmy wiedzieć, kto mógł znaleźć się na drodze rozpylonych zarazków. Czy mówimy o rejonie przemysłowym, o biurach, czy o dzielnicach mieszkalnych, o szkołach, szpitalach? Gdy tylko specjaliści objęli nadzorem szpitale w Houston, zaczęli zgłaszać się ludzie z podejrzanymi objawami. Teraz należało koniecznie znaleźć źródło tularemii. Eksperci przeszukali każdy zakątek. Zbadali powietrze, roślinność, a nawet zwierzęta. Jednak śladu tularemii nie było nigdzie, jedynie na czujnikach biostraży. To było bardzo zagadkowe. Czujniki dawały pozytywny wynik przez kilka dni, potem negatywny, potem znowu pozytywny, a potem negatywny. To wszystko nie trzymało się kupy. Gdy myśleli już, że wyczerpali wszelkie możliwości, zespół Julie znalazł pewien trop w naukowym czasopiśmie. Bakterie tularemii występują naturalnie w glebie obszaru Houston. Niezwykle silne wiatry musiały wzbijać pył zawierający te zarazki. Potem pył ten osiadł na czujnikach. Już kilka bakterii wystarczyłoby uruchomić alarm. Coś, co wyglądało na atak bioterrorystyczny, przy którym nawet przypadki wąglika z 2001 roku wyglądałyby niegroźnie, okazało się zbiegiem okoliczności. Wszyscy odczuli wielką ulgę, że to był przypadek naturalny, a nie bioterroryzm. Temu służą czujniki. Choć okazało się, że sensory są niemal zbyt czułe, biostraż zdała egzamin. Jednak czujniki potrafią wykryć patogeny tylko w otwartym powietrzu, a atak może nastąpić w pomieszczeniach. Warto byłoby stworzyć system wykrywania materiału biologicznego na kształt czujników dymu. Coś taniego, łatwego w obsłudze, przenośnego, co umieszcza się na ścianie w biurze lub w domu. Takie coś mogłoby się przydać, bo moim zdaniem atak bioterrorystów byłby najbardziej skuteczny w budynku. Bioobrona działa najlepiej wtedy, gdy wiadomo, czego szukać. Co jednak robić, kiedy zupełnie nie wiadomo, z czym się ma do czynienia? W 1967 roku spokojne miasteczko Marburg w Niemczech zaatakowała tajemnicza choroba. Ludzie trafiali do szpitala z niepokojącymi objawami. Zaczynało się od niewielkich krwawień skórnych, a potem następowały silne krwotoki z ust, z nosa, z oczu, z narządów rodnych, ze wszystkich otworów ciała. From all the openings of the body, they are bleeding. Miejscowi lekarze nigdy nie zetknęli się z podobną chorobą. Nie potrafili pomóc pacjentom. Strach narastał, gdy czworo pacjentów zmarło. Ludzie zaczęli się bać. Nasłuchiwali syren karetek i myśleli, zabierają kolejnego.
Przy czterech ofiarach śmiertelnych, wielu osobach w stanie krytycznym i całym mieście ogarniętym paniką, coraz pilniej trzeba było znaleźć przyczynę epidemii. Ofiary łączyło jedno. Pracowały w miejscowej firmie farmaceutycznej. Zajmowały się tam próbkami tkanek grupy małp sprowadzonych z Ugandy na potrzeby badań nad szczepionką. O chorobie tej nie wiedziano nic, więc naukowcy nie mieli pojęcia, czego szukać. Werner Slęczka wpadł na sposób wyśledzenia nieznanego patogenu. Wstrzyknął świnkom morskim krew ofiar, a następnie żmudnie badał organy chorych zwierząt. Po trzech miesiącach ciężkiej pracy Werner Slęczka w końcu natrafił na ślad sprawcy. O zabójczym wirusie z afrykańskiej dżungli nie wspominała żadna książka medyczna. Nazwano go wirusem Marburg. Ekscytujące znaleźć wirus, którego nikt wcześniej nie widział, a oprócz tego znaleźć przyczynę zupełnie nieznanej choroby. Slęczka i jego zespół rzeczywiście odkryli nowy patogen – filowirus. Widzicie ten piękny, charakterystyczny, spiralny kształt? Gdy się prostuje, widać, jaki jest długi i cienki. Widać też wtedy drobne haczyki na jego powierzchni, które działają jak rzepy. Pozwalają mu przyczepić się do komórki. Potem przekazuje cały swój materiał genetyczny do wnętrza komórki, co ma przerażające skutki. Filowirusy zabijają przez przenikanie do tych samych komórek, które organizm wysyła, by zniszczyły wirusy. Porywają białe krwinki i zmuszają je do zalania organizmu hormonami. Hormony te atakują następnie wyściółkę naczyń krwionośnych. Naczynia zostają osłabione i w końcu pękają, powodując obfite krwawienia zaobserwowane u ofiar. Prawdopodobnie najbardziej przerażającym przedstawicielem tej rodziny wirusów jest wirus Ebola Zaire. W pierwszej epidemii, jaką spowodował w 1976 roku, dowiódł, że jest przerażająco skuteczną maszyną śmierci. Niemal 90% zainfekowanych osób zmarło w ciągu kilku dni. Zagrożenie wirusem Ebola jako bronią bioterrorystów jest całkiem realne. Można wyobrazić sobie, że ktoś pobiera próbkę tkanek, umieszcza ją we wkładzie do długopisu, wsuwa do kieszeni i wyjeżdża z nią z kraju. A potem każdy wirusolog może namnożyć wirusa w kulturze komórek albo w zwierzętach i mieć go tyle, ile mu potrzeba. Jeszcze bardziej alarmujące jest to, że terroryści rzeczywiście usiłowali namnożyć ebolę z umierających ofiar. Shoka Zahara, przywódca japońskiej sekty Najwyższa Prawda Aum, uważał, że to idealny scenariusz Dnia Zagłady. Najwyższa Prawda Aum konsekwentnie interesowała się stworzeniem broni biologicznej. W 92 lub 93 roku rozpoczęli badania mające na celu niesienie pomocy ofiarom eboli w Afryce. Na podstawie tego, co wiem o ich sekcie, podejrzewam, że wcale nie chcieli nikomu w Afryce pomagać, tylko próbowali zdobyć wirusa Ebola od jakiejś ofiary. Po wieloletnich próbach zdobycia broni biologicznej, sekta uciekła się w końcu do broni chemicznej. W 1995 roku zaatakowała tokijskie metro, używając śmiertelnego gazu paraliżującego, sarinu. 11 osób zginęło, ucierpiały
2000. Przypadek sekty Najwyższa Prawda Aum wykorzystują jako argument zarówno sceptycy teorii zagrożenia bioterroryzmem, jak i osoby podzielające te obawy. Sceptycy mówią, patrzcie, sekta wydała miliony dolarów, pracowała całe lata, żeby stworzyć broń biologiczną i za każdym razem ponosiła porażkę, aż w końcu musiała użyć broni chemicznej. Z drugiej strony ludzie mówią, patrzcie, jak łatwo sekta była w stanie prowadzić rozległe badania i rozwinąć program rozwoju broni, którego praktycznie nikt nie wykrył. Każdy może dziś kupić przez internet zaawansowany technicznie sprzęt laboratoryjny. Bezrobotnych naukowców jest pełno. Prymitywny bioterroryzm to łatwa sprawa. Istnieje pewien rodzaj broni biologicznej stosowanej codziennie. Można ją nawet kupić. To jedna z najsilniejszych znanych trucizn. Lecz jest także eliksirem młodości. Botoks usuwa zmarszczki. Cząsteczki trucizny przenikają w punkty łączące nerwy z komórkami mięśni. Blokują tutaj uwalnianie neuroprzekaźników przez zakończenia nerwów. Mimo że nerwy stale wysyłają elektryczne impulsy, sygnały te nie mogą dotrzeć do mięśni. Mięśnie nie mogą się już poruszać. To Clostridium botulinum, bakteria botuliny, czyli jadu kiełbasianego. Rozwija się w miejscach bez dostępu powietrza, jak gleba. To jednak nie sama bakteria jest zagrożeniem, a wytwarzana przez nią toksyna. Precyzyjna broń świata mikrobów. Składa się z dwóch elementów. Pierwszy to urządzenie celujące, którego zadaniem jest znalezienie końcówek nerwów i przyczepienia się do nich. Drugi element to głowica, część od zadania właściwego, która powstrzymuje komórki nerwowe przed wysyłaniem impulsów. To prowadzi do paraliżu, a nawet do śmierci. Niewiele ponad 100 gramów tej toksyny wystarczy, by zabić wszystkich ludzi na Ziemi. Przerażającą siłę botuliny najlepiej poznano na Florydzie, w krainie wiecznej młodości. W listopadzie 2004 roku dwie osoby zgłosiły się na ostry dyżur w Palm Beach z bardzo dziwnymi objawami. Nigdy tego nie zapomnę. To była sobota po święcie dziękczynienia. Dzwoni telefon. Podejrzenie botulizmu. Początkowo pomyślałam, o Boże, to na pewno wielki atak terrorystyczny. Bo w dzisiejszym świecie botulizm równa się terroryzm. Chyba że okaże się inaczej. Kilka kropli toksyny botulinowej może zmienić wodę i jedzenie w śmiercionośną broń. Jean Malecki śpieszyła, by dowiedzieć się, gdzie ofiary zetknęły się z toksyną. Co jadły, gdzie były. Jedną z pierwszych trudności w dochodzeniu był fakt, że obydwie ofiary leżały sparaliżowane pod respiratorem i nie mogły mówić. Dochodzenie szybko dotarło do kliniki na przedmieściach Fort Lauderdale. Okazało się, że pacjenci byli ofiarami nie terroryzmu, lecz próżności. Urządzili party botoksowe w klinice okręgu Broward. Czasem takie urządzają i wstrzykują na nich botoks. Dr. Buck McComb zdobył partię wysoko stężonej toksyny przeznaczonej do badań neurologicznych. Zlekceważył napis na butelce i wstrzyknął sobie i trzem innym osobom roztwór o niebezpiecznym stężeniu. To było przerażająco głupie. Sprawę pogarszał fakt, że osoba ta ewidentnie nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi. Roztwór, który zwykle stosuje się u pacjentów, jest bardzo, bardzo słaby. Jednak sama toksyna jest niebywale silna i wyjątkowo niebezpieczna. Trzeba się z nią obchodzić bardzo ostrożnie. Paraliż mięśni, efekt, jaki widać miejscowo na twarzy przy wstrzykiwaniu większych dawek, występuje w całym ciele. Zanim botulizm zacznie dawać objawy, mogą minąć 3 dni, ale potem sprawy dzieją się szybko.
Mięśnie w całym ciele stają się coraz słabsze, aż w końcu przestaje działać przepona. Jeśli ofiara nie otrzyma natychmiastowej pomocy, udusi się. Nawet atak na małą skalę byłby wyzwaniem, z którym służba zdrowia mogłaby sobie nie poradzić. To oburzające, szczególnie biorąc pod uwagę wcześniejsze wypadki z wąglikiem, że każdy może zadzwonić i zamówić najbardziej śmiertelną ze znanych trucizn. W dzisiejszych czasach to nie do pomyślenia. Niedopuszczalne. Zdobycie śmiercionośnych mikrobów to tylko pierwszy krok bioterrorysty. Pozostaje jeszcze zamiana ich w broń masowego rażenia. Podczas II wojny światowej krążyły pogłoski, że Japończycy pracują nad nowym rodzajem broni. Pojawiły się też doniesienia, że w Chinach ludzie zarażali się tajemniczą chorobą i padali jak muchy. To nie był przypadek. Wieśniacy padli ofiarą ataku tajnego oddziału japońskiej armii dowodzonego przez doktora Ishii Ishiro. Jednostka znana była jako Oddział Oczyszczania Wody 731. Oddział ten przeprowadził pierwszą zorganizowaną próbę wojskowego ataku z użyciem broni biologicznej. Użyli jednego z najbardziej agresywnych i niszczących znanych nam patogenów. To Yersinia pestis, pałeczka dżumy. Myślicie, że dżuma należy już do przeszłości, ale nadal istnieje w naturze. Pałeczka dżumy w sprytny sposób zabija komórki jej nosiciela. Buduje cząsteczkową strzykawkę, którą wprowadza do komórki, a następnie prosto do jej wnętrza wstrzykuje toksyny. Zabija komórkę bardzo skutecznie. Oddział 731 opracował okrutną, choć pomysłową metodę ujarzmienia śmiercionośnej dżumy. W latach 30. naukowcy nie mieli jeszcze wielkiej wiedzy o tym, jak hodować bakterie i posługiwać się nimi, ale wiedziano, że dżuma kojarzona jest z pchłami, a te ze szczurami. Japończycy zatem stworzyli wielkie hodowle szczurów, zarazili je dżumą i pozwolili, by zaatakowały je pchły. W ten sposób pchły same zaraziły się dżumą i to one mogły przenieść chorobę na ludzi. Miliony śmiercionośnych pcheł zrzucono na niczego nie podejrzewających Chińczyków. Tysiące z nich zachorowało na dżumę dymieniczą, a setki zmarło. Co dowiodło, że nawet mało wyszukane metody zakażenia mogą być skuteczne. Dzisiaj terroryści mogą stosować nowoczesne techniki rozpylania, by bakterie trafiły do płuc, gdzie powodują najcięższą odmianę dżumy. Inhalatory, na przykład dla astmatyków, to urządzenia, które wytwarzają małe cząstki. Zadaniem tych drobinek jest dostać się do płuc i tam pozostać. Dzisiaj dżuma nadal występuje wśród gryzoni, co może ułatwić terrorystom zdobycie i wyhodowanie śmiercionośnych pałeczek. Wystarczy wziąć zwykły inhalator, usunąć z niego lekarstwo i umieścić próbkę dżumy. Można w ten sposób rozpylić bakterie i zarazić każdą osobę na wybranym obszarze. Dżuma przez wieki zabiła miliony osób, ale istnieje pewien patogen, przy którym nawet dżuma jest łagodnym barankiem. W latach 70. bakteria ta pojawiła się w małym miasteczku w samym sercu Europy. Niedziela, 11 stycznia, była zwykłym dniem pracy w szpitalu Świętej Walpurgi w Meszede. Do szpitala trafił młody człowiek skarżąc się na gorączkę. Bernd Klein właśnie wrócił z Pakistanu i lekarze podejrzewali tyfus. Jednak mylili się. Pięć dni potem szpital został objęty kwarantanną. Magdalenę Drinkhaus, pielęgniarkę na stażu, nagle zamknięto z jednym z najbardziej bezwzględnych morderców.
Kiedy się obudziłam, na całym ciele miałam czerwone plamki, aż widać było, jak wyskakiwały na skórze. Następnego dnia zmieniły się w krosty wielkie jak ziarna grochu. Jedna po drugiej. So dicke Erbsen, groß und eine nach der anderen. Krosty mogły oznaczać tylko jedno. Magdalena zachorowała na ospę. Wirus ospy ma bardzo skomplikowaną budowę, jak gwiazda śmierci. Ospa zaraża tylko ludzi i zabiła ich już ponad miliard. Te małe wypustki na jego powierzchni są jak molekularne haki na mięso. Pomagają wczepić się w komórkę i dostać się do jej wnętrza. Gdy wirus jest już w środku, systemowi odpornościowemu niezwykle trudno jest go wykryć. Do tego z kilku rodzajów broni w arsenale naszego układu immunologicznego ospa ma odpowiedź na każdą, co sprawia, że jest rzeczywiście morderczym wrogiem. W chorobie nie pamiętałam, co się ze mną działo przez 2 tygodnie. Pamiętam tylko fetor ropy. Miałam ją w nosie, w ustach. Mówili, że krosty miałam nawet na jelitach. W ciele Magdaleny ospa zajęła niemal każdą komórkę. Wykorzystywała maszynerię jej komórek, by zgromadzić armię nowych cząsteczek wirusa. Fala za falą wirus przyczepiał się do systemu transportu komórkowego, przygotowując się do ostatecznego skoku. Ospa przyczaiła się przy ścianie komórki. Osłonięta błoną komórkową wydostała się na zewnątrz jednej komórki, by zaatakować następną. Układ odpornościowy Magdaleny pracował na najwyższych obrotach, zmagając się z napastnikami. Czułam się taka chora i słaba. Übel und elend. Nie da się tego opisać. Gdy rozeszła się wieść o przypadkach choroby, Meszede ogarnął strach. Życie w miasteczku przestało toczyć się normalnym trybem. Ludzie wychodzili z domów i biur, żeby ustawiać się w kolejkach do szczepień. Opustoszały kościoły i puby, a turyści z zagranicy odwołali urlopy. Mieszkańcy Meszede stali się w Niemczech współczesnymi trendowatymi. W ciągu 5 tygodni 20 osób w szpitalu zachorowało na ospę, a 4 z nich zmarły. Pacjent, który zapoczątkował łańcuch choroby, oraz Magdalena byli wśród tych, którzy przeżyli. Spojrzałam na swoją twarz w lusterku. To, co zobaczyłam, tak mnie przeraziło, że rozbiłam lusterko o ścianę. Myślałam, że już nigdy nie odsłonię przed nikim twarzy. Nikt nie wiedział, jak Magdalena zaraziła się ospą. Izolatka Bernta Kleina była na parterze. Ona pracowała piętro wyżej. Mówili, jesteś dziewczyną, dziewczyny są ciekawskie. Na pewno zeszłaś na dół, żeby sobie na niego popatrzeć. Ale nigdy w życiu go nie widziałam. Światowa Organizacja Zdrowia rozpoczęła intensywne dochodzenie, żeby odkryć, jak człowiek leżący w izolatce mógł zarazić 17 innych osób. Myślano, że może chodził po korytarzach i nikt o tym nie wiedział. Ale opiekowały się nim 2 katolickie siostry zakonne. Jako dobre katoliczki, zakonnice są bardzo sumienne i wytrwałe. Pracę wykonują niezwykle starannie, więc wszyscy wątpili, by rzeczywiście chodził po korytarzach. Ale jak w takim razie zaraził tych wszystkich ludzi? On kasłał, a pacjenci z ospą zwykle nie kaszlą.
Kiedy człowiek kaszle, produkuje mnóstwo bardzo drobnych cząsteczek. Gdy to odkryliśmy, zaczęliśmy podejrzewać, że do zakażenia doszło przez rozpylenie. Zespół Światowej Organizacji Zdrowia przeprowadził eksperyment. Symulację rozprzestrzeniania się wirusów ospy. Naukowcy wypełnili dymem salę numer 151 i czekali. Gdy dym zaczął wylatywać z sali, poszli jego śladem na pierwsze piętro, gdzie płynął wzdłuż korytarza. W ciągu kilku minut dotarł na drugie piętro. Część dymu wydostała się przez okna i przylgnęła do ściany, unosząc się w górę, a potem znowu wpadła do środka oknami piętro wyżej. Dym rozchodził się bardzo niezwykłą drogą. Szliśmy za nim. Okazało się, że sale pacjentów, którzy zachorowali, leżały dokładnie na trasie dymu. Epidemia w Meszede dowiodła, jak przerażającą bronią może być ospa w rękach terrorysty. Rozpylona tworzy niewidoczną chmurę bez zapachu i smaku. Nikt nie wie, że coś w ogóle miało miejsce, więc nie może zabarykadować się w domu, bo nie zorientuje się odpowiednio wcześnie. Meszede było jednym z ostatnich miejsc, gdzie ospa pojawiła się w sposób naturalny. Strach przed ospą nie zniknął, choć dzięki agresywnej światowej kampanii szczepień w 1979 roku ospa oficjalnie zniknęła z powierzchni Ziemi. Dzisiaj uważa się, że wirus ospy istnieje zamknięty tylko w dwóch zamrażarkach w ściśle strzeżonych laboratoriach, jednym w USA i jednym w Rosji. Zaprzestano obowiązkowych szczepień na ospę i niewielkie ilości szczepionki trzymano tylko na potrzeby nagłych wypadków. Nie uszło to uwadze Rosjan. Na świecie trwała zimna wojna. Rosjanie zmienili wirusa ospy w broń biologiczną i produkowali go ogromne ilości. Całe tony. Aż trudno sobie wyobrazić, ale sam widziałem to w laboratoriach i rozmawiałem z ludźmi, którzy się tym zajmowali. W latach 80. Rosja miała rakiety międzykontynentalne wypełnione ospą i wycelowane w stronę Stanów Zjednoczonych. Radziecki program broni biologicznej należy już dziś do przeszłości, według oficjalnej wersji. Nie można jednak wykluczyć, że kiedy program zamykano, nie wszystkie materiały zniszczono. Wystarczy zdobyć niewielką ilość środka replikującego. Nie możemy mieć więc całkowitej pewności, że jakaś ilość wirusa ospy nie została zatrzymana przez kogoś o złych zamiarach. Można ją nosić w małej fiolce 3-centymetrowej długości. Nawet nie trzeba jej zamrażać. Wystarczy włożyć do teczki i nosić ją ze sobą. Potem wynająć zwykły, mały garaż i umieścić w nim potrzebny sprzęt, wcale nie trudny do zdobycia. Do obsługi wystarczą 3-4 osoby. Zaledwie kilka ulic od Białego Domu znajduje się Klinika Waszyngtona. To szpital prezydencki, który może stać się jednym z pierwszych celów ataku bioterrorystycznego. Zadaniem dr Krystyny Kalet jest dbanie o to, by szpital był w stanie walczyć z ospą. W bardzo wczesnej fazie epidemii możemy nawet nie wiedzieć, że mamy do czynienia z ospą. Możemy przyjmować wielu pacjentów z objawami ciężkiej grypy. Zimą prawdopodobnie tak byśmy je zakwalifikowali. Epidemia ospy stanowi maksymalne obciążenie dla każdego szpitala, więc trzeba opracować strategię walki. Przy chorobie tak zakaźnej jak ospa, lekarze nie mogą pozwolić, by choć jeden przypadek przedostał się przez sito.
Jeśli już zdiagnozuje się ospę u pacjenta, niezmiernie ważne jest, by prześledzić, z kim się kontaktował. Najpierw z kim mieszka, żeby uodpornić te osoby. Potem trzeba dowiedzieć się, z kim miał kontakt w ciągu ostatnich 2 tygodni. Te osoby też trzeba uodpornić. Nazywa się to techniką szczepień pierścieniowych. Próbuje się uodparniać ludzi z coraz szerszych kręgów kontaktu z pacjentem. Ospę można wyleczyć, jeśli ludzi zaszczepi się w ciągu 4 dni od zarażenia. Centrum Kontroli Chorób zaczęłoby rozsyłać szczepionki w kilka minut po potwierdzeniu pierwszego przypadku. Pierwsze dawki dotarłyby w dowolne miejsce USA w ciągu 12 godzin. Najważniejszy jest czas. Nikogo w tym kraju nie szczepiono od 30 lat. Bioterrorystom stwarza to szczególną okazję wprowadzenia wirusa wysoce zaraźliwego i śmiercionośnego, który zabije przynajmniej 30% zakażonych ludzi, a narazi całą populację. Prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia ospy jest dość niewielkie. Problem jednak w tym, że nie jest równe zeru. Jeśli ktoś rozsiałby ospę, a my nie bylibyśmy w stanie jej opanować, mogłoby się to zmienić w katastrofę na skalę światową. A wystarczyłoby kilku terrorystów uzbrojonych w aerozole z ospą. W ciągu kilku tygodni wirus mógłby rozprzestrzenić się na cały świat. Gdy myślę o katastrofalnych skutkach epidemii, ospa nie daje mi spać po nocach. Paraliżujące skutki ataków bioterrorystycznych można przewidzieć. Nie da się jednak obliczyć, z jakim prawdopodobieństwem atak taki nastąpi. Po zimnej wojnie zagrożenia są tak nieprzewidywalne, że zaczynam szanować astrologię. Nie mam kryształowej kuli, wiem tylko, że musimy traktować zagrożenia bardzo poważnie. Nie możemy być nieprzygotowani, gdy kiedyś nastąpi atak. Wielka szóstka chorób to naturalnie występujące zagrożenia. Jednak przeraża fakt, że inżynierowie od broni biologicznych zmienili każdą z tych bakterii w perfekcyjną maszynę śmierci. Coś, co kiedyś zamknięte było w ściśle tajnych arsenałach, teraz może kupić fanatyk amator. W przypadku wszelkich zdobyczy nauki, raz otworzonej puszki Pandory nie da się zamknąć z powrotem. Nauka, która stworzyła zarazki zagłady, teraz musi nam pomóc trzymać je z dala od nas samych. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej, studio filmowe Odeon. Tekst Justyna Gardzińska, czytał Jacek Brzostyński.